Podczas integracji celi zrobotyzowanej bardzo często wykorzystuje się zewnętrzny sterownik PLC, pozwalający na sterowanie procesem oraz cyklem pracy urządzeń znajdujących się w celi. Dobrą praktyką jest również włączenie robota w sterownik PLC, co pozwala na synchronizację pracy pomiędzy maszynami znajdującymi się w celi. Robota do sterownika można podpiąć na dwa sposoby. Pierwszym podejściem jest połączenie przy wykorzystaniu e, standardowych wejść-wyjść, cyfrowych bądź analogowych, czyli kolokwialnie mówiąc po żyłach. E, drugim podejściem jest wykorzystanie protokołów komunikacyjnych, takich jak Ethernet IP, PROFINET, PROFIBUS czy CC-Link. E, wielką zaletą tego podejścia jest e, wykorzystanie jednego przewodu, e, pozwalającego na przesył bardzo dużych ilości danych. Po skomunikowaniu robota ze sterownikiem możemy podawać mu takie sygnały jak rozpoczęcie pracy, zatrzymanie pracy, załączanie serwonapędów, wywołanie głównego programu, a także wymianę standardowych wejść-wyjść, co jest bardzo często wykorzystywane przy implementacji nieco bardziej złożonej logiki programu. Przy takim podejściu program musi być napisany bezpośrednio na kontrolerze robota, a jego praca będzie uzależniona od sygnałów przychodzących ze sterownika PLC. Można jednak też zaprogramować robota już na poziomie sterownika PLC, wykorzystując do tego odpowiednie biblioteki oraz bloki programowe. Takie podejście jest preferowane przez użytkowników bardziej zaznajomionych z programowaniem PLC niż z programowaniem robota. Jednakże przy takim podejściu konieczne jest zastosowanie połączenia już przy pomocy protokołu komunikacyjnego. Decydując się na instalację celi zrobotyzowanej, warto rozważyć integrację ze sterownikiem PLC oraz wybranie doświadczonego partnera będącego w stanie w kompleksowy sposób dostarczyć gotowe rozwiązanie.